Lecimy. Nie mam głowy. Kurde, jakie lagi. No, ale tu przy... Ojej, ale apteczka duża. No dobra, jest tu jakaś kosa. Wyposaż w sierp. No to to jest dobre wyposażenie. Mogę iść żniwa teraz czynić. Bardzo wolno się tutaj płynie. BTW Izak jest dostępny w CS, ale streama nie włączył. No i co to ma znaczyć? Czy ty myślisz, że Izak będzie zawsze streamował, jak będzie w CS miał ten... Podpłyniemy trochę. Podpłyniemy podwodna jaszczurka, to będzie taka trochę. Dobra. Kurde, najgorsze jest to, że tu jest gościu, nie? Nie wiem, jak mam... Nie wiem, jak tego typa mam pokonać. Bo mam tylko kosę. Gościu jest w tym domku. Teraz przebiegnę, bo nie słychać, jak leci samolot. Dobra, gościu tu był już. Zostawił mi celownik. Akurat kolimator na ten, na sierp. No ale nie mógł wszystkiego zebrać, no. Musiał zostawić coś. Kurde, po co by mu było wszystko? Dlaczego nie będzie My Summer Car? Bo nie jestem w stanie we wszystko grać. Nie mam czasu tyle, ziomek, wiesz? To ma dzisiaj premierę! Trzeba w to pograć! Tutaj nie był! Tutaj nie był i to może być jego błąd! To może być błąd warty całe życie.
Czy ja mogę przeskoczyć? Ustrzelają, idę tam. Moi drodzy, zadymka. Zadymka, fiu fiu. Ale niestety jest mała ilość FPS-ów. Zdupczyli tą grę trochę. Trochę lepiej działała. Kurde, gościu jest tutaj. Widać. Nie, lufę mu było widać. I mu się kurde udało. On miał shotgun chyba. Zdjęcie mi zrobił. Duo z pajalokiem. No, kropkę na środek monitora. Faktycznie musiałbym tak zrobić. Zaraz muszę wyłączyć tych. Zaraz bym musiał wyciszyć tych gości. Jak ich się wycisza? Ustawienia. Dźwięk, głośność, 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 kanał głosowy, wszystko. Jeden zespół, brak. No i kurde. Lecimy. No i mamy spokój, nie ma bydła. O kurde, gościu. Gorący z ciebie chłopak. O. O. A co one takie jakieś porozbierane? Na zesłanie lecą. Ja będę ostatnim, który wyskoczy. Mówię wam. Ha! Widzicie? Byłem ostatni. Wszyscy pewnie lecą na te domki, a ja tam trochę dalej polecę. Roisin, chcesz bana? Czy coś nie tak tam u ciebie w domu? To jest to, czego chciałem.
Czy to jest, moi drodzy... shotgun? S12K to jest shotgun, tak? Taka sajga. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Najbardziej mi się podoba, jak ktoś nie ma w ogóle żadnej wiedzy na temat danych gier i próbuje zabłysnąć. Ej, to jest podróba H1. Nie biorąc pod uwagę, czego podróbą był H1. Tak samo... Ej, to jest podróba LOLa. Nie biorąc pod uwagę, czego podróbą jest LOL. Czyli, moi drodzy, czasami lepiej się nie wypowiadać, bo można się skompromitować. Wiecie? Maczeta. Nie chcę maczety. Naucz się czytać. Przepraszam, jeszcze się nie nauczyłem. Matko, gdzie ja jestem? Tutaj? Muszę tu biec? No to chyba nie. Muszę samochód znaleźć jak najprędzej. Bo będzie bardzo licho z nami. Dobra, musimy po samochód biec. Jak nie znajdziemy samochodu, to jesteśmy w kropce. Bąkol niby taki ekspert, ale gówno wie. A co ja powiedziałem źle? Zarówno H1, jak i LOL są nie podróbami, bo ja nie lubię używać tego słowa, ale są grami, które są zrobione na podstawie już jakiegoś pomysłu, który był prędzej zrealizowany. Więc bardzo bym prosił o ogarnięcie się z 5 pośladów. Stobiców. Dzięki wielkie, Artur. Pozdrawiam. No i widzicie, kapitan Maczeta wszystko wie. Dobra, widzę, że ktoś ma bardzo konserwatywne myślenie, no to z tym już nic nie zrobimy. Tak, dokładnie. Jesteśmy podróbami swoich rodziców. Tylko Mario!
A dostałem z własnego samochodu właśnie, bo wysiadłem za szybko. Kurde, w tych budkach strażniczych zawsze dobra broń jest. Siema, Joker. Yorker, Yorker, siema, siema. Kurde, co tu leży? Shotgun. Shotguna nie chcę. Shotgun już mamy jeden. Tego już nie chcemy. Ale powiem wam, że w takich miejscach można zawału dostać. Jak na przykład wchodzicie do domku, a ktoś tu kampi, nie? Bo czeka sobie, aż mu się tam przesunie obszar. Plecak level 2. Czy można w tej grze można liczyć na wysokie FPS jak w armię? No to była ironia, tak? No to tak. Można liczyć na podobną sytuację. Niestety, niestabilnie tak jest. Kałach czy shotgun? Nie, kałach jest słaby dosyć. Czekajcie, jaki to jest hełm level 1? Tutaj nie mamy. Dobra. 40 przy życiu. O, jesteśmy w strefie bombardowanej. Czy my zdążymy stąd uciec? Chyba tak. Ale na styk. Będziemy stąd uciekać zaraz. Trzeba czasami posłuchać, bo tutaj bardzo ważne. To jest bardzo ważne to, czy słyszymy przeciwnika, czy nie. Bo każdy krok tutaj wydaje dźwięk, więc to jest dosyć ważna część tej rozgrywki. Tutaj kolimator, weźmiemy granat dymny. Chociaż granat dymny jest tutaj chyba bezużyteczny. Czy można kupić grę w sklepie? Na Steam. Przepraszam, na Steam. No, to jest sklep elektroniczny, w którym ją można dostać. Dobra, biegniemy już, bo strefa się zawęża. Chyba nie zdążymy tak na 100%, więc chyba oberwiemy troszkę obrażeń. Zobaczcie, strefa za nami idzie. Minimalnie nas potarmosi. O, jesteśmy już. I zadaje nam obrażenia teraz, widzicie? Ale to jest bardzo blisko, tak. Myślę, że nam zje z 20% HP maksymalnie.
Dobra, gdzie jest kolejna strefa? Całkiem niedaleko. Mamy 2 minuty do tego. Tylko jak ja mam przeskoczyć teraz przez ten płot? Nawet nie muszę, dobra. Zobaczmy, może tutaj coś się znajduje. Okej, tu nic. Zobaczmy w takim razie tutaj. O, luneta. Ona jest dobra, razy 8. Tylko tam jest taki problem z tą lunetą, to trzeba będzie uważać. Dobra, damy ją razy 8. Zobaczmy, czy możemy. Dobra. Kurde, znowu jestem w strefie bombardowanej. Ostatnio z tą lunetą bardzo dużo osób zabiłem, bo bardzo ładnie nam poszło z tym. Wąkol, czemu streamując tak długo masz taki mały przyrost subskrypcji nowych widzów na Twitchu? Osobiście oglądam cię od Worzi. Graliśmy razem na serwerze Adama. Strasznie się dziwię, czemu ludzie ciebie nie... Ale jak nie przychodzą w większej ilości, no? No stary... Ja mam... Około 1000 widzów, jestem bardzo zadowolony z tego. Jest niezmiernie miło z każdego nowego widza, który przyjdzie. Bo wy patrzycie przez pryzmat chyba streamerów Lola i Izaka. Za bardzo podpatrzycie w ten pryzmat. Zobaczcie, co oni streamują. No Lol i CS to są rzeczy, które najbardziej przykuwają największą ilość osób, ale... Ale czy koniecznie, oj, czy nam zależy na tym, żeby było dużo osób ciągle? Ja czytam Sushi, bo no, my gramy w różne gry, w bardzo wiele gier. I to też się nie podoba wszystkim, nie? Bo ludzie lubią oglądać na przykład, znaczy też lubią oglądać dla streamera, ale nie ukrywajmy, niestety większość osób, większość widzów lubi oglądać streamera, kiedy gra w jego ulubioną grę. Czyli jak, nie wiem, Hearthstone'a gram, to ludzie przychodzą, jak zmienię, to odchodzi, powiedzmy, 1/3 osób i tak dalej, i tak dalej. Paparapam, pam, pam. Tak to działa, moi drodzy. Oj, tam się zastanawiacie. No, wy się tam nie lekajcie, no. Sushi, bo płacze w teamowych grach, jak przegrywa? No, płacze, no. Taki jest Jasio już, no, co zrobisz z Jasiem? Jasio to jest taki Jasio, no. Tak działa życie, no. Jak optymalizacja tej gry? No, średnio najeża, niestety ci powiem. Średnio najeża. Bardzo można ją porównać do optymalizacji Army. To znaczy, ona w poprzedniej wersji... A, zresztą co tam poprzednia? No nie warto gadać już na temat, tego już nie ma. Natomiast teraz jest gorzej niż było, w sensie optymalizacji. Dodali troszkę ustawień graficznych, gra wygląda ładniej, ale no niestety przeniosło się to też na niższą ilość FPS-ów. Tutaj w miejscu jest spoko, tak? 60 FPS-ów jest ok, wszystko ładnie. W momencie, kiedy wjadę do miasta i dużo jest obiektów, takich na przykład samochodów, jakichś innych, no to tam czasami spadną te FPS-y, no niestety. I to bardzo dużo streamerów mówiło, niestety żaliło się na ten temat. Mam tylko 30 pocisków w tej broni. Wolałbym zaoszczędzić.
Obok jest druga strefa. Ja przy tym kamieniu sobie poleżę. Bo to jest jednak tutaj... Oj, oj! Zahaczy nas chyba ten. Minimalnie musimy się przesunąć. Dobra. Strzelają z prawej strony. Musimy poczekać. Ludzie! Kurde, ja już to tłumaczyłem. To nie jest podróba WarZ, czy jest H1, skoro... Była sobie taka gra. Arma. Symulator wojska, tak? Arma 1, Arma 2, Arma 3. I do Army stworzono taki dodatek z mapą i trybem Battle Royale. I ten dodatek stworzył gość, który się nazywał Player Unknown. I ta gra się nazywa Player Unknown Battlegrounds. Co może oznaczać, że osoba, która stworzyła tamtą mapę, dodatek, zrobiła tą grę. Po prostu na innym silniku i tak dalej zrobiła, wyciągnęła samą tą grę, sam Battleground z większymi możliwościami, które były blokowane, nie wiem, gra po prostu, tak? Arma blokowała, nie, ograniczała, o, nie blokowała, ograniczała. No i tyle, no i koniec. Dawidek opowiada bajkę, tak? A to, że na przykład mod Battleground czy coś był dużo szybciej niż wiele gier, no to już mi się nie chce tłumaczyć, ludzie, no... No nie jestem nauczycielem historii gier, żeby wszystkim teraz tłumaczyć, kurde, jaka gra kiedy wyszła pierwsza. Moi drodzy. Nie warto dyskutować. Dobra, tu będzie dobre. Położymy się. Jestem ciekaw, czy takie szuranie w trawie słychać też. Bo to może być ciekawe, jeśli takie szuranie jest słyszalne. Tutaj w grze. 18 zostało. Zapomniałeś dodać, że zrobił to przy współpracy z typem, który projektował wiele gier Battle Royale, między innymi też dla H1. A, no to takich informacji to ja już nie mam, no to już, no przepraszam. Ale to tam, to z tym Player Unknown, to zresztą Jasiu kiedyś mi powiedział, bo ja w ogóle w Armę nie grałem. Tym bardziej, jak nie grałem w Armę, to też nie grałem w ten Battle Royale na Armię. No ale on to wiedział, więc to też mnie zdziwiło, że ten sam gość, ten sam nick, i on mówi, no ale to jest właśnie od niego. O, proszę bardzo. Dobra, moi drodzy, 16 zostało i bardzo malutkie kółeczko i bardzo mało miejsca. Musimy biec. Szczylajo. Czekajcie, założę tutaj kolimator. Czuję, że się bardziej przyda.
Dobra. Dobra, pobiegnę razem z tym. Nie ma co szaleć. Strefa idzie. Dobra, strefa już się przesuwa. Trzynastu zostało. I teraz jest tak. Strefa się przesuwa. Nikt nie biegnie wraz z nią. Dobra, biegnę. Bo przesuwa się za bardzo, bardzo szybko. Skuźwa, tak mała strefa i 13 zostało. To jak to jest możliwe? O kurwa! Właśnie się dowiedziałem. Nie mogę bandaża użyć. Ktoś zostawił ten samochód? Minuta została, żeby do takiej strefki. Dobra, biegniemy. Kobrę mu zrobiłem. Pięciu zostało. Nie mogę znaleźć nikogo. Czekajcie. Kuźwa, no nie widzę go.
Muszą się ruszyć zaraz. Taki mały obszar pozostał. Jakby na górce był, to bym go ustrzelił. Ale z drugiej strony nie mogę się wychylić. Bo dopóki się nie wychylę, to jeszcze jestem w jakiś sposób chroniony tutaj przynajmniej, tak? Z tej strony. O, widzę gościa. Źle granat poleciał. Dzięki za donate. Mister Boy, siema Bonkol, udało ci się zabić Sebiksa, bo było widać jego krew na aucie XD1 złotego. Tak, udało mi się. No, potem mi to wytłumaczyli. Dzięki wielkie za info. Trzech przy życiu. Ja? Ten typek? Kurwa. A, wyszedł. Sam sobie wdupiłem. Drugie miejsce. Ale kuźwa, granat chciałem mu wyrzucić, ale on czuł, że ja wyrzucam granat. A tu się przez okna chyba nie da. Ale było blisko. I to jest flash. Jaki flash lanowy to był. Flash lanowy. Ale fajna gra, mi się podoba. A, jeszcze skrzynkę sobie otworzymy. Gratulacje temu gościowi. Ale zobaczymy skrzynkę. Mamy 700 chyba. Trzeba było czekać do końca. Nie, bo tam jakieś palenie się włączyło. Paskudne. Dobra. Opening skrzynki, uwaga. Rewards. Skrzynka, uwaga. Failed open crate. Co dostałem? Takie coś? Czerwone? Nie wiem, to wyglądam jak jakiś zdzichu. To już wolę tak być ubrany.